Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na naszym placu zabaw. Islamatanceros moi drodzy, wracamy do korzeni. Ja pomyślałem, że akurat będzie tak fajnie do niej wrócić, ze względu na to, że jest to seria poświęcona właśnie typowo poradnikom z takich podstawowych mechanik. A zatem będziemy sobie tutaj omawiali najprostsze rzeczy, a zarazem jedne z najważniejszych rzeczy, które wielu osobom mogą sprawiać problemy, a jednak bez nich. Może nam być ciężko w kampanii i będziemy wydawali całą masę pieniędzy i nie będziemy wiedzieli tak naprawdę po co. Bez zbędnego przedłużania intro i lecimy z materiałem. Zapraszam! Wspomniałem na samym początku jesteśmy na Isla ze względu właśnie na to, że na Isla Matanceros zaczyna się nasza przygoda z Jurassic World Evolution z kampanią. Może na sam początek odpowiedzmy sobie na pytanie czym tak naprawdę jest ta gra. Oprócz tego oczywiście, że możemy sobie tutaj wytwarzać dinozaury i budować nasze parki. No Ta gra nie jest niczym innym niż po prostu najzwyklejszym ekonomicznym symulatorem, tak? No musimy tutaj przede wszystkim mądrze rozporządzać naszymi pieniędzmi, bo każda decyzja u nas będzie miała tutaj jakieś zawsze skutki. Każda decyzja będzie powodowała albo, że będziemy bogatsi, albo będziemy biedniejsi. Na samym początku wydaje mi się, że najsensowniej będzie, moi drodzy, zacząć od oceny naszego parku. Jak widzicie... Ocena naszego parku na chwilę obecną wynosi 0. Nie mamy żadnych dinozaurów, nie mamy żadnych budynków. Jedyne co mamy to jeden wybieg, naszą wylęgarnię i do tego mamy Arrival Point. Nic więcej. Możemy sobie oczywiście wypuścić y, nasze dinozaury, ale za chwilę. Na ocenę naszego parku wpływa bardzo wiele czynników. Między innymi są to właśnie dinozaury. Im więcej gatunków będziemy mieli, tym lepiej. W sandboxie wystarczy mieć 16 gatunków i nasz park powinien już mieć, ocenę 16, mieć powinien mieć 5 gwiazdek za 16 gatunków. Ale później o, ogólną ocenę naszego parku może zaniżać nam facility rating i to właśnie na nim w największej mierze się będziemy skupiali w tej serii. O co chodzi z facility rating? Na Facility Rating ma wpływ bardzo wiele czynników takich jak schrony, ale one w mniejszym stopniu po prostu będzie na samoocenę naszych gości wpływało ilość hoteli, widzialność dinozaurów, Food Rating, Drink Rating, Fun Rating, Shopping Rating, Transport Rating i Restroom Rating Zaczniemy sobie dzisiaj od takiego podstawowego Dinozaur Visibility, bo z dinozaurami już mamy styczność od samego początku i to właśnie o to się tutaj będzie rozchodziło. A zatem wypuśćmy sobie nasze pierwsze dinozaury. Oczywiście najtańszy dinozaur, jakiego możemy mieć w podstawowej wersji gry w kampanii i jest on z nami od samego początku, tak więc tutaj również sobie od niego zaczniemy. Wypuśćmy sobie, moi drodzy, studio majmusa i zobaczymy... Jak nam się tutaj to wszystko potoczy? Najlepiej oczywiście pokazywać to wszystko w praktyce niż rzucać słowa na wiatr. No dobra. Jest sobie nasz jeden studio Mimus. Poszedł się napić, tak? Jak widzicie, coś tam drgnęło na, tym, na tej ocenie naszego parku, no ale nie wiadomo za bardzo o co chodzi, co tu robić. O co chodzi? Mamy jeden gatunek dinozaura. No i okej. Okay. Przez to, że mamy jeden gatunek dinozaura i jedną jego sztukę mamy gości w liczbie dwóch. Także to już jest naprawdę szaleństwo. No ale dwoma gościami chleba sobie za to nie kupimy, prawda? Ocena kuleje, bo nie mamy nic. Wypuśćmy sobie drugiego. Czy to coś zmieni? Zobaczymy, czy gwiazdka odrobinkę się ruszy. Gwiazdka nam się oczywiście nie zwiększyła, ale liczba gości już wynosi 5. To wypuszczamy w takim razie trzeciego strudio majmusa, może to wtedy coś da. Hmm, o co może chodzić? Dlaczego nie, nic się tutaj nie zmienia? Przecież mam już dwa dinozaury, trzeci już wychodzi, dlaczego? O co chodzi? Co ja mam zrobić? No dobra, mamy trzy strudio nic się nie zmieniło. Postawmy sobie na przykład yy, platformę widokową, a raczej galerię widokową. Na samym początku gry ma, na Isla Matanceros już taką macie, tak więc nie musicie się o to martwić. Ważne jest gdzie postawimy taką galerię widokową. Jak widzicie ten, ten błękitny obrys to jest zasięg widzenia yy, dinozaurów przez naszych gości z tego budynku. Jeżeli dinozaury będą poza tym odrysem, o, y, obrysem, no to już niestety wtedy dinozaurów nie widać i wpływa to negatywnie na ocenę naszego parku. Ale zaraz Wam pokażę, jak sobie z tym w prosty sposób poradzić. Stawiamy sobie galerię widokową. Możemy ją oczywiście od razu podłączyć do naszej sieci chodników, bo niestety, ale musi być wszystko ze sobą połączone. Jeżeli macie modyfikacje, to możecie to obejść w prosty sposób yy, Na przykład instalując moda na niewidzialne chodniki A raczej na niewidzialne ścieżki Wygląda to naprawdę w porządku, miałem tak zrobiony cały wybieg raptorów I wszystko naprawdę ładnie śmigało i wyglądał tak naprawdę taki Obiekt badań Galeria widokowa nam już się robi Wejdźmy sobie w to oczko, to jest nasz management Dzięki niemu możemy obserwować wszystkie potrzeby naszych gości. Na, w dzisiejszym odcinku najbardziej interesuje nas widoczność dinozaurów. Jak widzicie, widoczność dinozaurów teraz jest na poziomie 100%. Dlaczego? Bo wszystkie trzy dinozaury, jakie posiadamy, znajdują się w obrysie galerii widokowej jej zasięgu wzroku. Jeżeli dinozaury pójdą sobie teraz w to miejsce, gdzie nie, nie sięga galeria widokowa, Ocena naszego parku oczywiście z automatu spadnie. Mogą mieć, możemy mieć wtedy dwa dinozaury w zasięgu, ale jednego poza. Tak więc już będziemy mieli wtedy dużo niższe statystyki. I zobaczcie, gwiazdka od razu, mamy już od razu pół gwiazdki dzięki temu, że postawiliśmy tylko i wyłącznie galerię widokową. Jedna rzecz, a ile daje? Drugą sprawą jest postawienie karmnika. Ważne jest też, żebyśmy sobie zapamiętali mniej więcej dokąd sięga jest zasięg widoczności z galerii widokowej no jak postawimy sobie karmnik tu w tym miejscu tutaj to dinozaury z automatu zaczną lecieć właśnie tu wyczują jedzenie i zaraz z naszego miejsca które są widoczne zaczną uciekać w miejsca które będą kompletnie niewidoczne i w... ocena naszego parku z automatu nam spadnie niech tylko dinozaury się domyślą że żarcie jest tu Patrz, Studio Majmus już leci. On już wywęszył żarcie i biegnie do naszego krzaczka. Drugi leci za nim. Zaraz będzie szedł trzeci. Widoczność nad... i zaraz będziemy mieli spół gwiazdki, znowu jakiś mały ułamek gwiazdki. 67%. Już. Postawiliśmy tylko karnik. Zobaczcie jak bardzo jedną małą rzeczą można sobie zepsuć ocenę parku. Wystarczy, że się postawię karmnik nie w tym miejscu co należy. Jeden dinozaur został w polu widzenia, czyli mamy już 33% widoczności dinozaurów, co jest beznadziejnym wynikiem. Dlaczego? No sami zobaczcie, ocena parku od razu nam spada. Było równo pół, już jest mniej niż pół. Jak ten wyjdzie z zasięgu widzenia, to od razu nam ocena parku spadnie na łeb, na szyję. Nie będziemy tutaj mieli wtedy absolutnie nic. No ten akurat wróci, no to się wyrówna, no ale wiadomo, że jest to wynik bardzo, ale to bardzo słaby. Nie o to w tym chodzi. Tak więc ten karmnik sobie usuwamy i prostym sposobem jak zachęcić nasze dinozaury jest postawienie karmnika naprzeciwko galerii widokowej. I wtedy z automatu one będą chodziły właśnie w to miejsce, gdzie jest jedzenie. Trochę jak człowiek. Tam gdzie żarcie, tam się chętnie idzie, nie? I tym pozytywnym akcentem moi drodzy wydaje mi się, że zakończymy ten odcinek. Jest to taka naprawdę podstawa podstaw. W następnym odcinku omówimy sobie kolejny aspekt. Jeżeli podoba Wam się tego typu seria, dajcie mi znać w komentarzu. Pamiętajcie o subskrypcji kanału, a ja się będę z Wami w tym momencie żegnał. Na razie, trzymajcie się. Piąteczka.